Cześć, 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 z tej strony Paweł, lubelski biegacz, a to jest vlogowy dziennik treningowy. Innymi słowy, podsumowanie kolejnego tygodnia moich treningów, to już jest czwarte podsumowanie, jednocześnie zamyka ono styczeń, a podsumowanie to nazwałem logistyka treningowa. Pozwólcie, że za chwilę wyjaśnię, dlaczego tak nazwałem, a nie inaczej. Przejdziemy też do konkretnego podsumowania, ale trzy informacje. Pierwsza informacja jest taka, że wszystkie moje treningi są ogólnie dostępne w aplikacji Strava. Chcesz mnie obserwować? Kliknij w linku poniżej tego filmu, jest odnośnik do mojego profilu. Druga informacja, gorąco zachęcam do stawiania łapek w górę, do subskrybowania mojego kanału, bo daje mi kolejną porcję motywacji, żeby robić to, co robię. Przydaje się. Trzecia informacja jest taka, że na końcu tego filmu, oficjalnie podsumowania, zawarłem mini poradnik, jak należy zachować się na treningu, kiedy warunki, głównie nawierzchniowe, nie są sprzyjające. Dlaczego logistyka treningowa? Logistyka treningowa dlatego, że bardzo ważnym jest w regularnym treningu, żeby wybierać najlepsze z możliwych, powiedzmy, tras, ścieżek biegowych do wykonania konkretnego zadania. Taki przykład, w środę i w piątek miałem dwa treningi jakościowe, bieg ciągły i bieg tempowy. No i w środę miałem super kostkę, w piątek miałem też super kostkę, bo wiedziałem, gdzie warunki powinny być dobre. W piątek nawet biegałem, zrobiłem dłuższy bieg spokojny, sprawdziłem, jedno miejsce było do niczego, a drugie miejsce strzał w dziesiątkę. Wiem, że wielu biegaczy ma z tym problem, niektórzy modyfikują plan treningowy, niektórzy robią trening na siłę, ale na samym końcu tego filmu wyjaśnię, jak należy się zachować, żeby było wszystko w porządku. Dobra, przechodzimy do podsumowania. Zamknąłem styczeń, to był ostatni tydzień treningowy stycznia. Biegałem 6 dni w tygodniu, poniedziałek był dniem wolnym. W środę biegałem 2 razy, łącznie nabiegałem 124 km i 2 dziesiąte. W biegu spędziłem 9 godzin i 17 minut, właściwie 7 godzin i 18 bez 9 sekund. No i przechodzimy do podsumowania poszczególnych dni tego dziwnego tygodnia, ale właśnie bardzo wymagającego. Wielu biegaczy naprawdę męczy się, ja też zależałem do tej grupy, żeby wyjść na trening, było ciężko, miałem problemy z motywacją, ale się nie poddałem, bo wiem, że takie dni się zdarzają, takie tygodnie się zdarzają i trzeba pchać ten wózek dalej, nie wolno się poddawać, bo końcowy sukces, no to jest, końcowy sukces składa się właśnie z takich pojedynczych małych dni. Umówmy się, nie ma tak zawsze, że chce się wyjść na trening i rozpiera nas energia. Tak nie ma. Nie ma nikt. Można mieszkać w super klimacie i też tak nie będzie. Tak działa organizm człowieka. Wtorek. No poniedziałek był dniem wolnym. We wtorek biegałem podbiegi. Zrobiłem główne danie treningowe, to było 11 podbiegów po około 150 metrów. Mówię około, ponieważ moje znaczniki były zakopane śniegiem. Zakopane śniegiem, bo w poniedziałek były intensywne opady śniegu. Także we wtorek 11 km rozbiegania takiego poglądowego, jakie są warunki, było nieźle, bo trzymał mróz, śniegu, było dużo, służby jeszcze nie zdążyły to wszystko odgarnąć, ludzie nie zdążyli tego rozchodzić. Zrobiłem 11 podbiegów w miarę żwawych, na tyle, na ile nawierzchnia pozwalała. Byłem zadowolony. Środa. Środa to dwa treningi. Pierwszy z nich to bieg ciągły. Tutaj trafiłem z logistyką treningową. Sprawdziłem już wcześniej mniej więcej, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, gdzie będzie najlepsza nawierzchnia do wykonania konkretnego treningu. Nie pomyliłem się, bo była kostka odsłonięta, co się ostatnio w ogóle nie zdarzało. Dlatego wyszło 11 km biegu ciągłego po 3,44. Właściwie było porównywalne zmęczenie do tego, które miałem w ubiegłym tygodniu i jeszcze w kolejnym. Wtedy biegałem ponad 10 sekund wolniej. Biegałem to trening w Bostonach, to też jest kolejna uwaga, że w końcu udało mi się pobiegać w butach innych niż terenowe. Drugi trening to było nieco ponad dyszka takiego spokojnego rozbiegania po terenach, gdzie było wszystko odśnieżone praktycznie. Omijałem parkę na Pawła, ponieważ jest ono, kurde, strasznie zakopany. Trzeba tam uważać, jakby jest lekka odwilż, jak nasypie śniegu, to tam raczej jest kiepsko. I tego dnia zrobiłem prawie 30 km. Czwartek. Czwartek, spokojne rozbieganie. Zrobiłem taką 18 z hakiem. Spokojnego rozbiegania bez jakiegoś tam nadmiernego pośpiechu.
tego dnia ciężko było mi się zebrać na trening, to już taki właśnie pierwszy sygnał, że kurde, no nie chce się, pogoda jest taka, nawierzchnia jest taka, trzeba będzie znowu się kopać. Dlatego wyszło 18 km po 4,35. Taki o trening do odhaczenia. Piątek, tu kolejny raz trafiłem z logistyką treningową, bo miałem dwa takie miejsca wytypowane, gdzie powinna być dobra nawierzchnia. Pierwsze miejsce, ścieżka rowerowa między ulicą Janowską a Żeglarską. Zobaczyłem tylko, od razu stwierdziłem, nie, wydłużam bieg spokojny, sprawdzam. Drugie miejsce, bo jak tego nie zrobię, to trening będzie nieudany albo przełożony. Raczej przełożony był już, poziom motywacji był taki, że albo będą warunki w minimalnym stopniu nadawające się do odbiegania tego, co mam zaplanowane, albo nie biegam tego wcale. No i w piątek weszło 5-6 razy 1500 metrów biegu tempowego, średnio po 3:25-6, przerwa 1,5 minuty między każdym powtórzeniem. No i tutaj stosowałem taki fortel, bo biegałem na odcinku drogi rowerowej między ulicą Nadbystrzycką a Mostem Kultury, biegacze z Lubina wiedzą, gdzie to jest. I był taki wiatr, że akurat jak biegałem w stronę Mostu Kultury, to miałem z wiatrem lekko, albo go nie było, a jak miałem z powrotem, czy jak biegłem w stronę ulicy Nadbystrzyckiej, to miałem czołowy wiatr, że naprawdę on utrudniał zadanie. Ale postanowiłem rozegrać to tak, że 4 odcinki zrobiłem tak, że 2 musiałem wracać do punktu wyjścia, gdzie miałem około 3-3,5 km na wykonanie biegu spokojnego. Po prostu musiałem sobie pomóc, motywować się, oszukać trochę głowę. Udało się, zrobiłem 6 odcinków, trochę się zmęczyłem, ale to był naprawdę dobry trening. Sobota. To był najgorszy trening w tygodniu, bo biegałem w największą śnieżycę. Zrobiłem tego dnia 16,5 km po 4,47. Naprawdę, to był bieg po takim śniegu, po połowę łydek miejscami. Nic nie było odciężone, bo wiadomo, sobota, pługów nie jeździ w ogóle. Wiatr i śnieg w twarz. To był ciężki trening dla głowy, szczególnie żeby wyjść z domu i zacząć biec. Ale odhaczone, takie warunki też są potrzebne. No i ostatni trening w tygodniu, niedziela, długie rozbieganie. Zrobiłem finalnie 24 km z małym haczykiem. Wybrałem kierunek na Radawiec, biegłem przez Stasin po asfalcie, miejscami był asfalt w porządku, miejscami był taki rozjeżdżony śnieg, warunki raczej były średnie niż dobre, ale trening w nogach, nie spieszyłem się, bo średnie tempo 4,27. Jak biegłem, to jednak miałem dwa takie momenty przez Stary Gaj, gdzie było po pierwsze grząsko, po drugie było dużo ludzi na spacerach, bo tego dnia było piękne słońce, więc trzeba było omijać ludzi, którzy sobie byli na spacerku bokiem, co nie ułatwiało zadania. Trzeba było się czasami też zatrzymać, no bo wiadomo, o tym nie walczymy o rekord świata, trzeba się zachować kulturalnie w czasie treningu, ale zrobiłem 24 km mięśniowo, super do samego końca. Czułem, że takie naprawdę ładujące, długie rozbieganie. Więc spoko. Także ten tydzień był mi, pomimo tego, że był luźniejszy, regeneracyjny, bo zrobiłem nieco ponad 120 km, to mentalnie to był jeden z trudniejszych tygodni w długim czasie wstecz. Głównie ze sprawą pogody, która no, powoduje to, że ciężko się wynurzyć z domu. Wiadomo, człowiek musi się przygotować, że warunki będą trudniejsze niż normalnie, że tempo jest słabsze, że bardziej trzeba się angażować siłowo. Ja wiem, że to wszystko odda, jak już zrobi się taka normalna nawierzchnia, jaką mamy przez prawie cały rok, ale trzeba przetrwać to, co jest teraz. Czyli jak należy zachować się, wykonując treningi, głównie mam na myśli treningi jakościowe w planie treningowym, kiedy warunki atmosferyczne, głównie warunki związane z nawierzchnią, są delikatnie mówiąc słabe. Ano mamy trzy drogi. Pierwsza droga, zamykamy oczy i ładujemy trening na oślep, co ma być, próbujemy się trzymać założeń, no bo założenia założeniami. Nie rekomenduję tej drogi. Druga droga jest taka, szukamy optymalnego miejsca, bierzemy poprawkę na warunki, czyli biegamy odpowiednio wolniej, żeby trzymać się intensywności. Pamiętajmy, że jak biegamy po takim kopnym śniegu, to intensywność rośnie, a tempo leci na łeb na szyję, ale takie bieganie jest ryzykowne, niesie ryzyko przeciążenia, niesie ryzyko przewrócenia się, więc jak jest naprawdę takie warunki, powiedzmy
5 na 10, że już jest ten śnieg taki niepewny, kopny, nie ma sensu. Ja bym optował za trzecim punktem, czyli robimy bieg spokojny w zastępstwie, szukamy jakiegoś dobrego odcinka, można zrobić jakieś rytmy, ale nie ma co zamykać oczu, nie ma co ładować treningu na siłę, no bo można sobie tylko bidę narobić, a pamiętajmy, że na trening trzeba patrzeć długofalowo, czyli trzeba minimalizować ryzyko, maksymalizować to szansę na uzyskanie ciągłości treningowej, bo przez to można się rozwijać. Mam nadzieję, że pomogłem. Także to by było na tyle. Jeżeli materiał Wam się podobał, przypominam, łapka w górę, zostawcie subskrypcję. No i co? Do zobaczenia na biegowych ścieżkach i w kolejnych produkcjach. Cześć! No i na sam koniec, bo dostaję trochę sygnałów, że podsumowania tygodnia, te vlogi są trochę przydługie, że fajnie byłyby krótsze, po 2-3 minuty. Myślę, że tak, że to miałoby sens i rację bytu, ale tylko pod warunkiem, że takie vlogowe podsumowanie, właściwie to vlogowy dziennik treningowy byłby w postaci jednodniowej, czyli podsumowuję jeden dzień i to wszystko, no bo jaki sens tworzenia materiału, gdzie mówię tylko zrobiłem tyle kilometrów w takim tempie, tyle i tak dalej, to nie ma sensu, no bo to wszystko jest oglądostępne w aplikacji Strava. No jak ktoś nie ma czasu, powiedzmy 10-15 minut w ciągu tygodnia na to, aby sobie takie podsumowanie obejrzeć, to myślę, że po prostu ten materiał nie jest dla każdego. Także co? Piona!